jesteśmy na Brooklynie, oczywiście jak zwykle co weekend. Dzisiaj przyjechała do mnie Julka z Kalifornii i Ola z Chicago. No i trochę pokażę im Brooklynu i na pewno Manhattanu, a teraz będziemy jeść sobie pyszne jedzonko, więc prawie zaczynamy. Jest minus milion. Jesteśmy teraz przy rzece, właśnie z widokiem na Manhattan. Dziewczyny będą sobie robić zdjęcia. Jest strasznie zimno i to jest pierwszy raz, kiedy w taką pogodę wyszłam aż na tak długo, niestety. Mogłam im nie proponować zwiedzania. I jak wam się podoba? Jest superowo! Nawet przy minus 10? Super, jest przy minus 10. Różnica 30 stopni jest świetna. No, z Kalifornii to masakra. Jak brudol się czuje. A ja mam trochę cieplej, jak w Chicago. No, ale wieje jak u nas. Dobra, jesteśmy na Williamsburgu nadal. Idziemy sobie po prostu pochodzić. Cieszą. Dzisiaj jest dzień przed Nowym Rokiem, przed Sylwestrem na Times Square, więc jutro będzie po prostu szał. Domyślam się, że ludzie będą od godziny 10 rano stali, żeby zająć tylko odpowiednie miejsca. Z tego co słyszałam, to dużo ludzi ubiera pieluchy. Nic nie je, nic nie pije. Nie możesz w ogóle wnieść ze sobą alkoholu, tylko jakieś przekąski. Na pewno trzeba się ubrać ciepło, bo będzie zimno, będą po prostu miliony. Ludzie po prostu, wiecie, z New Jersey zjeżdżają, z Long Island, wszędzie, żeby tylko być na Sylwestra tutaj. Ja osobiście nie chciałabym tutaj być, bo wiem, że mogłoby być ciężko. No ale mówi się, że trzeba chociaż raz w życiu przeżyć Sylwestra na Times Square. No ale ja nie przeżyję. I co? Dziewczyny? Już wszystko przygotowują na jutrzejszy dzień. Jest pełno traków. Ale jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale ja Sylwestra spędzam w Connecticut. To na pewno. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Naprawdę jeszcze nigdy nie widziałam tylu ludzi tutaj. Może wszyscy przychodzą, wiecie, jakby na ostatnią chwilę, żeby chociaż zobaczyć Times Square, bo jutro będzie zawalone od rana do nocy. Trochę jak na winobraniu, tyle ludzi.
nowym roku i do zobaczenia już w kolejnych vlogach i bawcie się dobrze na Sylwestra, pa!